Nasza rodzina pochodziła z Zamościa, pięknego miasta w Polsce. Mój ojciec prowadził sklep kolonialny i nasza rodzina była dość zamożna. Z naszego mieszkania widać było rynek miejski. To moja matka Hanna, mój ojciec Eliasz i ja po środku. W drugim rzędzie stoją moje siostry Margolia, Sara i Rywa. Mój ojciec był syjonistą. Ubierał się po europejsku. Nie miał pejsów i nie nosił jarmułki. Modlił się w sztiblu dla reformistów, takich jak on. Mama też była syjonistką. I też była dość nowoczesna. Pamiętam, że kiedy dorastałem, przestała nosić tradycyjną żydowską perukę. Ale to nie znaczy, że przestała zapalać świece w piątki. Ale w latach 20. w miastach takich jak Zamość wszystko się zmieniło. W naszej społeczności byli wszyscy. Byli religijni, i buddyści, i komuniści, i syjoniści. Nasza rodzina była syjonistyczna. Mój ojciec nawet kupił ziemię w Izraelu od Keren Hayesot. A to grupa syjonistyczna z Zamościa, Hashomer Hatzair. I zdjęcie zrobione w dniu, kiedy przywódca Hashomer Hatzair, Józef Stang, wyemigrował do Palestyny. Wszyscy przyszliśmy się pożegnać. Moje siostry Rywa i Sara też należały do Hashomer Hatzair. Rywa emigrowała do Palestyny w 1925 roku. Tu po lewej jest narzeczony z Zamościa, Shalom Luxemburg. Shalom był sportowcem i trenerem gimnastyki. Też miał wyjechać do Palestyny, ale wciąż to odkładał, aż Rywa wyjechała bez niego. Na początku Rywa miała tam ciężko, szalała malaria, mieszkali w Ruderach. Ale z czasem poznała Józefa Jawnaj z Litwy i pobrali się. Sara też wyjechała do Palestyny, gdzie wyszła za niemieckiego Żyda, Josefa Schifeldrina. Losy tych z nas, którzy zostali w Zamościu, nie potoczyły się równie dobrze. Moja siostra Margolia nie wyjechała do Palestyny, bo w szkole Tarbut, w której uczyła w Warszawie, ciągle prosili ją, by została nieco dłużej. A ja uczyłem się w Warszawie, dopóki nie powołano mnie do polskiego wojska. Kiedy zaczęła się wojna, stawiłem się na służbę. Ale Niemcy przerwali już linię oporu i moją jednostkę skierowano na wschód. Swoją siostrę i rodziców odnalazłem w Kowlu. Kiedy Niemcy zbliżali się do Kowla, starałem się przekonać moją rodzinę do opuszczenia miasta, ale ociągali się. Nigdy nie dowiedziałem się, co się z nimi wydarzyło. Ale prawdopodobnie znaleźli się w kowelskim getcie, a później zostali rozstrzelani i pogrzebani w masowych grobach w lesie. Ja zostałem zraniony w pociągu jadącym na wschód. Straciłem część mojej ręki przez gangrenę i dotarłem w końcu do Władzy Kaukazu na sowieckim Kaukazie. Ale rok później front się przybliżył i znów uciekliśmy. Z pomocą przyjaciół dotarłem do Baszkiry.
gdzie pracowałem dla Związku Patriotów Polskich. Robiliśmy buty i ubrania, ledwo co udawało nam się przetrwać te srogie zimy. Po wojnie wróciłem do domu najszybciej jak mogłem. Najpierw mieszkałem w Lublinie, gdzie uczyłem się przez jakiś czas polskiego. Potem wróciłem do Warszawy i wróciłem do pracy jako inżynier budowlany. Wszystko wokół mnie, Warszawa była odbudowana, a ja budowałem rodzinę. Ożeniłem się z Izabelą, a nasz syn to Elgiliusz. W 1989 komunizm w Polsce upadł. I teraz mamy prawdziwą demokrację. Ale czas idzie do przodu. Mój syn przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i uczy fizyki na Uniwersytecie Yale. Prawie codziennie jestem w naszym centrum gminy żydowskiej jako wolontariusz. Spotykam przyjaciół. W czasach komunizmu było prawie niemożliwe odwiedzić moją siostrę w Izraelu. Teraz po prostu wsiadam w samolot. W czasie mojego ostatniego wyjazdu spędziłem Pesach w Jerozolimie. Wróciłem myślami do naszego bardzo synistycznego kółka w Zamościu. Tak dawno temu, tak młodego, tak idealistycznego. I tym razem, kiedy czytaliśmy te słynne słowa na przyszły rok w Jerozolimie. Wszyscy się uśmiechnęliśmy, wreszcie byliśmy tutaj, razem.